Liczby dziesiętne spotykasz na każdym kroku, na przykład w sklepach, przepisach kulinarnych, wynikach sportowych. Na pewno przyda ci się umiejętność ich dodawania w pamięci. Wyobraź sobie, że idziesz w poniedziałek do sklepu i kupujesz mleko za 2,50 zł. Do tego kupujesz chleb za 1,20 zł. Ile pieniędzy zapłacimy za te dwa produkty? Aby odpowiedzieć na to pytanie, wystarczy dodać do siebie ceny obu produktów. Spójrz na pierwszą kwotę. 2,50 zł. Ile to złotych i groszy? 2,50 zł to inaczej 2,50 groszy. 1,20 zł to inaczej 1 zł i 20 groszy. Dodajmy do siebie najpierw złotówki. 2 zł dodać 1 zł to 3 zł. Teraz dodamy do siebie grosze. 50 groszy dodać 20 groszy to 70 groszy. Otrzymujemy 3 zł i 70 groszy. To jeszcze nie wszystko. Zapiszmy tę kwotę w postaci liczby dziesiętnej. Złotówka ma 100 groszy. 70 groszy to inaczej 70 setnych złotego. Oba produkty kosztują 3 i 70 setnych złotego. Zobacz, kwoty, które do siebie dodawaliśmy, były zapisane w postaci liczb dziesiętnych. Spójrz najpierw na części ułamkowe: 50 setnych i 20 setnych. Gdy dodamy do siebie obie liczby, otrzymamy 70 setnych. Spójrz teraz na całości. Tutaj mamy dwie całe, a tutaj jedną całą. Gdy dodamy do siebie obie liczby, otrzymamy 3 całe. Przejdźmy teraz do innych przykładów. We wtorek kupujesz sok pomarańczowy za 2,80 zł oraz szynkę za 6,40 zł. Dodajmy do siebie obie ceny. 2,80 zł to inaczej 2 zł i 80 groszy. 6,40 zł to inaczej 6 złotych i 40 groszy. Dodajmy do siebie najpierw złotówki. 2 złote dodać 6 złotych to 8 zł. Teraz dodamy do siebie grosze. 80 groszy dodać 40 groszy to 120 groszy. Wiesz już, że 100 groszy to inaczej 1 złotówka. Otrzymujemy 1 złotówkę i 20 groszy. Teraz do 8 złotych dodajemy 1 zł i 20 groszy. Gdy do 8 zł dodamy 1 złotówkę to otrzymamy 9 złotych. 9 złotych i 20 groszy to inaczej 9 i 20 setnych złotego. Spójrz na kwoty, które do siebie dodawaliśmy. Obie są zapisane w postaci liczb dziesiętnych. Pokażę Ci teraz dlaczego dodawanie pamięciowe warto rozpoczynać od części ułamkowych. Tutaj mamy 80 setnych. Tutaj mamy 40 setnych. 80 części setnych dodać 40 części setnych to 120 części setnych. Jeśli 100 części to jedna całość to otrzymujemy 1 całą i 20 setnych. Właśnie dlatego tutaj w części ułamkowej mamy 20 setnych. Jeśli do tej jednej całej dodamy 2 całe to otrzymamy 3 całe. Jeśli do tego dodamy jeszcze 6 całych to otrzymamy 9 całych. Tak dodajemy w pamięci liczby dziesiętne. Zaczynamy od części ułamkowych. Nigdy nie wiadomo, czy nie otrzymamy dodatkowej całości. Wyobraź sobie teraz, że idziesz w środę do sklepu i kupujesz ryż, który kosztuje 2,50 zł oraz sos, który kosztuje 3,45 zł. No to mam teraz dla Ciebie zadanie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie dodać w pamięci obie kwoty. 2,5 złotego, to inaczej 2 złote i 50 groszy. 3,45 zł to inaczej 3 złote i 45 groszy. Możesz najpierw dodać do siebie złotówki albo grosze. Do ciebie należy decyzja. Musisz jednak pamiętać, że dodając do siebie grosze możesz otrzymać dodatkową złotówkę. Ja dodam do siebie najpierw grosze. 50 groszy dodać 45 groszy to 95 groszy. Teraz złotówki. 2 zł dodać 3 zł to 5 zł. Otrzymujemy 5 złotych i 95 groszy. Zł. 5 złotych i 95 groszy to inaczej 5 i 95 zł. Mam dla Ciebie kolejne zadanie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie obliczyć, ile razem kosztowały produkty zakupione w czwartek. Jogurt kosztuje 1,5 zł. To jest to samo, co 1 złotówka i 5 groszy. Banany kosztują 1,40 zł. To jest to samo, co 1 złotówka i 40 groszy. 1 zł dodać 1 zł to 2 zł. Teraz dodajmy grosze. 5 groszy dodać 40 groszy to 45 groszy. Otrzymujemy 2 i 45 groszy, a to jest to samo, co 2,45 zł. Można też zrobić to szybciej. Patrzymy na części ułamkowe obu liczb. 5 dodać 40 to 45. Teraz dodajemy całości. 1 dodać 1 to 2. Zawsze wybieraj metodę, która jest dla Ciebie wygodniejsza. A może masz własny sposób? Jeśli tak, to napisz go w komentarzu. Dodajmy teraz do siebie cenę produktów zakupionych w piątek. Masło kosztuje 2,40 zł. Bółki kosztują 80 zł. Mięso kosztuje 4,21 zł. Wiesz co? Zatrzymaj lekcję i spróbuj dodać te trzy liczby samodzielnie. Wierzę, że ci się uda. Jeśli nie, to włącz lekcję i pokażę ci rozwiązanie. 2,40 zł to inaczej 2,40 zł. 80 zł to inaczej 80 groszy. 4 i 21 zł to 4 zł i 21 groszy. Dodajmy do siebie złotówki. 2 złote dodać 4 zł to 6 złotych. Dodajmy do siebie grosze. 40 groszy dodać 80 groszy to 120 groszy, a 120 groszy dodać 21 groszy to 141 groszy. 100 groszy to inaczej 1 złotówka, czyli mamy 1 złotówkę i 41 groszy. Mamy więc 6 zł oraz 1 złotówkę i 41 groszy, a to jest to samo co 7 złotych i 41 groszy. Zamieniamy to na liczbę dziesiętną i otrzymujemy 7,41 i Dodawanie pamięciowe liczb dziesiętnych można porównać do dodawania pieniędzy. Osobno dodajemy złotówki, czyli całości, i osobno grosze, czyli części dziesiąte i setne. Pamiętaj, że każde 100 groszy to nowa złotówka. Dzięki tej playliste dowiesz się, jak dodawać i odejmować liczby dziesiętne. Wszystkie playlisty znajdziesz na naszej stronie internetowej Pistacja .tv.